O, mamy spoko korzeń. Podoba mi się ten korzeń. To naprawdę ładny korzeń. Znowu ktoś próbował mnie oszukać. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to zaczekajcie i na końcu filmu wszystko opowiem. Siema drodzy widzowie, witajcie w nowym filmie. Wreszcie nadszedł czas, żeby poznać wyniki konkursu, który to konkurs odbywał się przez ostatni tydzień na moim kanale. Do wygrania było dużo pająków, dużo małych pająków, były też skorpiony do wygrania i tak dalej. Konkurs był na pracę graficzną i słuchajcie, daliście czadu. Powiem wam, że prac przyszło dużo, bo prac przyszło dokładnie 191. Tyle osób brało udział w konkursie. No i był straszny problem, bo ja zrobiłem na początku trzy miejsca. Pierwsze, drugie, trzecie i po prostu te prace były zbyt dobre, żeby te trzy miejsca można było jakoś rozsądnie ulokować, dlatego ostatecznie zwiększyłem liczbę trzech miejsc do liczby miejsc pięciu, więc pięć osób wygra pająki, te dwie osoby dodatkowe z głównych miejsc, ja się będę z nimi kontaktował i po prostu nagrody ustalę indywidualnie, bo nie wiem jeszcze co wam dać, ale no jeśli będziecie chcieli, to wam dam pająki, jeśli nie, no to coś innego wymyślimy. A co do wyróżnień, to też się zmieniła liczba, bo nie jest 10 wyróżnień, jak przypominam, że wyróżnienia są na kody rabatowe do sklepu Arachnohobbia. Wyróżnień nie jest 10, a jest 12, także dzięki Przemek za negocjacje i za możliwość uzyskania tych 12 kodów. Dodatkowo w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, dostałem do rąk własnych od Przemka paczkę. Przemka możecie kojarzyć jako Aladek, on tam zaopatruje różne osoby w naklejki, w pensety i takie różne inne drobne przedmioty. Dobra, to co? Zabieramy się za oglądanie prac. Na początek 12 prac, które uzyskały wyróżnienia. Lecimy. Myk, pierwsza praca. Nie będę wam mówił, kto nadesłał tę pracę, no bo nie wiem, czy autorzy chcą, żeby tutaj to upubliczniać. Natomiast w tej pracy bardzo mi się spodobał styl graficzny, jaki został zastosowany. Taki jakby połyskliwy pająk, no w tym wypadku podejrzewam, że to jest jakaś wdowa, tak? W domniemaniu czarna wdowa. Następna praca. Słuchajcie, tego skakuna zobrazowało przynajmniej 5 osób. I jest to, o ile pamiętam, Maratus Volans, to jest maleńki skakun z Australii, bardzo kolorowy, bardzo charakterystyczny, który ma ten swój rytuał taneczny. No i ta praca na tyle mi się spodobała i była zdecydowanie najdokładniej wykonana spośród tych wszystkich Maratusów. No i postanowiłem przyznać jej wyróżnienie. Dalej mamy kolejnego skakuna. Tutaj jest bardzo, bardzo, już abstrahując od tego, że praca jest fajnie wykonana i widać te białe włoski na pająku, to bardzo podoba mi się przedstawienie tej pracy, czyli że mamy naokoło poustawiane kredki użyte do narysowania tego oto pająka. Super, bardzo fajny sposób przedstawienia pracy. To jest praca, którą ktoś przesłał, słuchajcie, ktoś wyspawał pająka. No ja nie mogłem przejść obok tego obojętnie i ta praca jak najbardziej również znalazła miejsce w wyróżnieniach. Kolejna praca to jest całkiem fajny plakacik. Tutaj z tego co widzę jest napisane Aranee, czyli to oznacza cały rząd pająków i z opisu, który dostałem do tej pracy wynika, że to jest, słuchajcie, kolaż 3D połączony z rysowaniem cienkopisem i farbkami i czymś tam jeszcze i tutaj są prawdziwe liście użyte w formie właśnie tego 3D, także super, bardzo, bardzo fajna praca. Ta praca musiała się znaleźć w wyróżnieniach, bo to jest jedyna praca, przy której po prostu zaśmiałem się na głos, bo jak zobaczyłem tego Spidermana, no to jestem totalnie 1:1 ja. Także bardzo fajnie, świetnie, świetnie narysowany Spiderman z taką tuszą, super, bardzo mi się to spodobało. To jest fajna alternatywna rzeczywistość, to zdecydowanie. Widziałem kiedyś taki bardzo podobny czarno-biały rysunek, gdzie właśnie są ludzie przyszpileni w gablocie, a taki wielki owad patrzy na te gabloty, to od razu mi się z tym skojarzyło, czyli tutaj mamy ludzi przypiętych z tyłu. Tak jak ja mam przypięte te wylinki. Mamy też terraria z różnymi domami, tak, z domostwami. Jest nawet rysunek Lamborghini z tego co widzę. No fajnie, fajnie. Bardzo, bardzo mi się też podobała ta praca, bo tutaj została ona przemyślana przede wszystkim, także ekstra. No to jest świetna praca, to widziałem też gdzieś na Facebooku, ktoś wrzucał przepiękny pająk, nie wyhaftowany, tylko uszyty, tak? Po prostu uszyty, no coś pięknego. To z tego co widzę jest po prostu Philippus Regius. Świetne, świetne, masakrycznie fajna praca. To też jest bardzo przyjemna praca. No kolczak zbrojny, jak sama nazwa wskazuje, jest zbrojny, czyli został odziany w różne okucia, w hełm. Super, mega praca i też fajny styl rysowania, także jak najbardziej propsy. O, to jest ciekawe. Ta praca jest, jak widać, namalowana farbkami, ale znalazła ona swoje miejsce w wyróżnieniach, dlatego, że przedstawię jednego w zasadzie z najciekawszych polskich pająków. To jest polski pająk, który nazywa się po polsku bodajże plądrownik osobliwy. Jego naukowa nazwa to Walkeneria acuminata.
No i słuchajcie, ten pająk, to jest akurat dorosły samiec przedstawiony, bo widać, że ma bulbusy. Ten pająk u dorosłych samców ma takie coś, że on jakby wszystkie swoje oczka ma zgromadzone na takim słupku. Ten pająk jest maleńki, nie? Jeszcze go chyba nigdy nie spotkałem. To jest w ogóle coś abstrakcyjnego. Następna praca bardzo mi się spodobała. Super pomysł w ogóle na tę pracę i na połączenie tego z pająkami. Jeszcze ten odwłok, chyba to jest gumka. Tak mi się wydaje. No w każdym razie fantastyczny pająk, który ma pięcioro oczu, rysuje wesołego pająka na jakiejś podkładce i karce ekstra. To jest rysunek, który też znalazł się w wyróżnieniach, ponieważ z tego, co autor mi przysłał, to jest zrobione w jego pokoju. To jest praca 3D i ta praca jest bodajże z gipsu, tak? Na przedstawie jakiegoś tam krzyżaka bodajże ogrodowego. Super, ekstra praca i jeżeli masz to na ścianie, to kozak, propsy. No i tak ma się 12 prac, które dostały wyróżnienia, czyli autorzy tych prac dostają kody rabatowe. Ja dzisiaj do autorów prac napiszę i się z nimi skontaktuję, także nie kontaktujcie się spokojnie, ja mam wasze maile, więc z kontaktem tutaj absolutnie nie ma problemu. No i przechodzimy do zwycięzców. Tak jak powiedziałem, zwycięzców jest pięcioro. No i po kolei przejdziemy sobie przez te 5 prac od miejsca 5 do miejsca 1. Oczywiście 3 pierwsze nagrody, no to już wiecie, jakie pająki zgarniają. Dla od miejsca 5 i 4 ja też będę się kontaktował i będziemy indywidualnie ustalać, co wy byście tam chcieli ode mnie. Uwaga! Praca numer 5, z tego co widzę, przedstawia jakiegoś pająka z rodzaju, który ma strasznie trudną nazwę. To jest bodajże Gasteracanta, tak mi się wydaje. To są pająki z rodziny krzyżakowatych, które mają właśnie takie niesamowite kolce na odwłoku. To jest w sensie przedstawienie prawdziwego pająka. I podoba mi się naprawdę to, jak ta praca jest zrobiona. Ona jest zrobiona bodajże farbami, z tego co widzę. Ale no serio, bardzo ładnie zrobiona praca i cały look. No, ma taki klimacik, nie? Wszystkie prace, które tutaj wybrałem do tych pierwszych miejsc, mają ten klimacik i no i to wiecie, była moja subiektywna decyzja, więc proszę nie bądźcie na mnie źli, jeśli wasza praca nie została wybrana. Także świetna praca, gratuluję i lecimy do miejsca numer 4. Miejsce numer 4 to jest praca, którą wybrałem, ponieważ po pierwsze też ma ten swój klimacik, jest jakaś droga, jest pająk, który leci z zakupami i ze świerszczami, ale tutaj nawet takie detale jak logo tej świerszczonka. No to jest genialne, jeszcze w ogóle ten skakun jest ubrany w jakiś kitel albo po prostu w koszulę, ma krawat, nie no, w koszulę, bo ma krawat. Na boku budynku też jest jakieś logo, tak, jakaś witryna z pająkiem. Super, mega mi się to spodobało, także autorze gratuluję i otrzymujesz 4. miejsce. Miejsce numer 3. Ta praca to jest kocur, nie? Ona ma taki klimacik. I serio, z chęcią oprawiłbym sobie taką pracę w antyramen. Ta praca nie ma jakichś bardzo wielu detali, nie? Ale jest narysowana w taki sposób i wybrano tutaj takiego pająka. To nie wiem, podejrzewam, że to jest jakiś Viridacius, że to są te takie, wiecie, rozłożyste pająki właśnie z czarno-białymi nóżkami. No, fantastyczna praca, jeszcze te takie plamki niebieskie, ciemno-niebieskie, morskie, sztos. Także ta praca ląduje na 3. miejscu i autorze również gratuluję, odezwę się do ciebie. 2. miejsce. Na miejsce 2 wybrałem tę pracę. Dlaczego? Ona, z tego co widzę, nie jest rysowana, tak? Tutaj nikt nie rysował, to jest zlepek ze zdjęć, praca jest zrobiona na komputerze, ale sposób, w jaki jest zrobiona i w ogóle kolorystyka, perspektywa, użycie tutaj jakiegoś przedstawiciela rodziny RSID, jakiś tam RSUS czy nie RSUS. Normalnie aż miałem ciary, jak zobaczyłem tę pracę, więc 2. miejsce i jednocześnie pająki z 2. miejsca lecą do ciebie, czyli do autora tejże pracy. No to jeszcze zostało miejsce numer 1, tak? Miejsce numer 1, dam da dam. Pyk. No i powiedzcie mi, co sądzicie o tym rysunku. Dla mnie to jest absolutny kocur. Ten rysunek jest zarówno uporządkowany, tak? Mamy tutaj te elementy geometryczne, czyli kwadrat, czyli koło. Mamy też nieuporządkowanie jednocześnie, no bo ta kreska i ten sposób rysowania, to zakładam, że to jest jakaś nefila albo trychonefila, która zawija właśnie swoją zdobycz. No super praca i jak widzicie, ona nie jest kolorowa, ale to, że nie jest kolorowa właśnie no, sprawiło, że ta praca jest no super. Sposób rysowania mi się bardzo podoba. I zdecydowanie ta praca w moim odczuciu zasługuje na pierwsze miejsce, bo po prostu mi się najbardziej podoba. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za przesłanie prac. Jak mówię, tych prac było ponad 190, także bardzo dużo. Jeśli nie udało Ci się wygrać, to nie spódź się, nie płacz, nic się nie stało. Jeszcze na pewno jakieś inne konkursy zorganizuję, także spokojnie. Tutaj nic się nie dzieje. Do zwycięzców, no to dzisiaj będę się z nimi kontaktował. I w zasadzie tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję za udział. Fajnie, że wzięliście udział. Super, bardzo mi się to podobało. I widać, że w przesłanej pracy
pracę, tak, by włożone było mnóstwo pracy, mnóstwo zaangażowania, także super, bardzo się cieszę. No i myślę, że nagrody również Wam się spodobają. Nagrody, nie wiem, czy jeszcze wyślę Wam w tym tygodniu, zobaczymy, jak z temperaturami, ale no jeśli nie, no to przyszły tydzień, także nie martwcie się, na pewno pająki do Was dotrą. I mam nadzieję, że ci, którzy nie wygrali, teraz nie uciekną sprzed ekranu, bo mam jeszcze paczkę, która została mi doręczona do rąk własnych przez Przemka, także Przemku, bardzo dziękuję. Zobaczymy, co w tej paczce jest, nie? Co tu się dzieje? O proszę, o jeszcze liścik mamy. Witam Wojtku, witam oglądających. Zapewne już się pochwaliła na antenie, że paczkę niespodziankę otrzymałeś do rąk własnych, tak? Pochwaliłem się. Wrzuciłem Ci kilka rzeczy, które mam nadzieję w jakimś stopniu Ci się przydadzą do hodowli. Pozdrawiam, Przemek Aladek. Spoko, bardzo Ci dziękuję. Czyli tak, mamy listki sztuczne. No to dobrze, że sztuczne, bo paczka przez tam parę dni była w samochodzie. Mamy sztuczne listki, mamy inne sztuczne roślinki. O matko, ile tego jest. To są te chipsy, nie? Chips kokosowe, o ile dobrze kminie. Mamy chips kokosowy, mamy więcej sztucznych roślinek, a takie to ja nawet kiedyś miałem. Chyba, tak mi się wydaje, że takie roślinki kiedyś miałem. Dobra, bardzo dziękuję. Listki sztuczne do suchych terariów, bo one sobie lubią spleśnieć, więc takie coś to do suchych terariów. Tutaj, nie wiem co jest. Co to jest? A, to jest chyba hydrożel, o ile wiem. Tak mi się wydaje, albo nie. Albo jakiś biały piasek. Muszę się Przemka dopytać, co to jest, żeby tutaj jakieś faux pas nie było. To są chyba magnesiki. Tak jest, magnesiki, spoko. Magnesiki się przydadzą, bo nimi trzymam różne takie, wiecie, pierdółki, jakieś zdjęcia czy coś. Także magnesy jak najbardziej się przydadzą. To też magnes. O, dobra, dobra, czyli to też magnes. Mamy paczki z oznaczeniem płci, to też się zawsze przydaje. A to co? A miseczka. Miseczka na wodę do większego zwierzaka. No to może do gieni by się przydała. Co tu jeszcze jest? Tutaj są wlepy i nazwy. Musiałem. Dobra, tu są wlepy i nazwy. Tutaj, co tu jest? O, mamy spoko korzeń. Podoba mi się ten korzeń. To naprawdę ładny korzeń. Kto ma wiedzieć, ten wie. I tu chyba pensety są, coś podejrzewam. Bo też Przemek w ofercie ma pensety. Albo i nie. Nie, dobrze, ale kozacka. I to jest taka samozaciskowa, nie? Ej, taka jest fajna. Takiej nie miałem. Mamy też 50 innych pęset, w tym taką chromowaną. Super. Bo ja mam mało pęset, no wiesz, Przemek? Nie no, bardzo dziękuję, ekstra. Fajnie. No wiecie, takie rzeczy to się przydadzą. Zawsze się przydadzą, nawet jakich jest ich multum. A to co? A takie plastikowe miseczki na wodę, to mi przypomina trochę szalki Petriego, no tylko, że to nie są szklane, nie? Te plastikowe, ale spoko, jak najbardziej użyjemy. Jak są ładne, przezroczyste, to nie ma problemu. A to jest też miseczka, też na wodę, ale taka wykonana coś a la ceramiki, albo z gipsu, no. Też się muszę dopytać, ale ładna. I coś jeszcze, mamy jeszcze dwa pakunki. Słuchajcie, dostałem żel do rąk z płynem antybakteryjnym. Tego się nie spodziewałem, ale dziękuję. Ogórek i jabłko. Spoko, dobra, mamy płyn, więc będziemy się dezynfekować. I jeszcze jest jedna rzecz, ale to już kompletnie nie mam pojęcia, co to jest. Było schowane, to są jakieś nowe nalepki. Nalepka w kształcie ważki i z narysowaną ważką. Spoko, przylepię sobie to gdzieś na terrarium. Ekstra, było tak schowane, żeby się, wiecie, nie zniszczyło pomiędzy dwa kawałki styropianu. No dobra, dziękuję bardzo. O matko, ale syfu narobiłem. Strasznie dużo mi się tutaj bałaganu narobiło. Ja to sobie posprzątam zaraz. Okej, słowem podsumowania i ostatnie jakieś ogłoszenia. Tak, jeszcze raz bardzo dziękuję za udział w konkursie. To jest pierwsza sprawa. Dwa, Przemku, również tobie dziękuję za paczkę. Trzecia sprawa. Teraz no wiemy, jaka jest sytuacja, tak, na Ukrainie. Więc na grupie facebookowej, która się nazywa Ptaszniki, i tam niżej w opisie macie link, są organizowane aukcje, z których to przychód, tak, z tych aukcji idzie na pomoc Ukrainie. I ja tam też wystawiłem dwie samiczki, także macie kolejną szansę zgarnięcia moich pająków. Niedługo się wyzbędę wszystkich. Wystawiłem tam dwie fajne samiczki, także zapraszam serdecznie do licytacji. I ostatnia nowinka, w sumie nie nowinka, bo już widzieliście post. Giełd jest dużo, to już Wam nie będę nawet o tym mówił. Wszystkie giełdy też macie wypisane w opisie, jakie są nadchodzące i na których prawdopodobnie będę, może mi się uda. 27 marca też będzie ta giełda
ulica w Poznaniu, ta duża, taka fajna. I tam też jest zorganizowany kolejny konkurs. Możecie wygrać tropikalne terrarium, tam za dobrych parę stówek, więc myślę, że spoko jest wziąć w tym udział. Wszystkie linki do konkursu, do ptaszników, do giełd macie wypisane tam na dole w opisie, także zapraszam do obczajenia. No i tyle, kończymy ten odcinek i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć! Dobra, mamy posprzątane, to teraz to, na co być może czekacie, czyli ten wałek, tak, który ktoś próbował ukręcić na konkursie. Słuchajcie, na poprzednim konkursie graficznym, który robiłem dawno temu, zdarzyła się sytuacja, że ktoś wysłał mi przerobione w Photoshopie zdjęcie, czyjeś zdjęcie po prostu i podpisane, że była to praca robiona ołówkiem i tak dalej. Nie? No ja porównałem te zdjęcia w Photoshopie, no co do piksela się zgadzały, więc po prostu była taka niefajna próba oszustwa, no życie, tak, zdarza się. No i ja myślałem, że po tym ludzie zmądrzeją, ale jak się okazuje, nie zmądrzeli. I to, jaką pracę w pewnym momencie dostałem, no to ja, słuchajcie, z krzesła spadłem. Podejrzewam, że była to praca zrobiona albo dla śmiechu, albo coś, ale no w sumie nie wiem, nie mogę być tego pewnym. W każdym razie ta osoba wysłała wcześniej jeszcze jedną pracę przez siebie robioną, no i niestety przez takie śmieszki, heheszki, nie wiem, czy to może była prawdziwa próba oszustwa czy coś, zdyskwalifikowałem, wyrzuciłem ją z konkursu i tyle. Natomiast jaką ja pracę w ogóle dostałem? Słuchajcie, pracę dostałem taką. I ktoś może powiedzieć, no ale zaraz, przecież spoko praca, jakaś tam ładna, przedstawia, już swoją drogą i tak by nie weszła do tego konkursu, bo przedstawia ptasznika, tak? A konkurs miałby być o pająkach właściwych. Natomiast ten rysunek, ja od razu wiedziałem, że to nie jest rysunek tej osoby, która jest nadawcą maila. Skąd to wiedziałem? Ponieważ ten rysunek należy do Andrzeja z Ósmej Łapy, który również prowadzi kanał na YouTubie właśnie, który nazywa się Ósma Łapa. I jakiś czas temu Andrzej nagrał film pod tytułem Jak narysować ptasznika, w którym to filmie stworzył pewną pracę i jak się domyślacie, to jest dokładnie ta sama praca, a to, co mi ktoś przysłał, to jest bezczelny screen z ekranu, rozumiecie to? No ja podejrzewam, że wiecie, że to nie była taka ordynarna próba czy coś i było to raczej w formie śmieszków, zabawy, heheszków, ale no, sorry, nie wyszło, bo może i się uśmiałem. Jeszcze potem, wiecie, wywiązała się rozmowa, bo chciałem plik źródłowy, no to wiadomo, że takiego pliku nie otrzymałem i tak dalej. No po prostu ręce mi opadły. I w sumie nie śmiałem się. Bardziej się śmiałem ze z tego Spidermana. No, to tyle. Luźna historia, a nie próbujcie takich rzeczy, bo to się nie opłaca po prostu, nie? Także teraz już serio się żegnamy i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!